Podcastu możecie słuchać m.in. dzięki wsparciu sponsorów. Dlatego zanim zaczniemy, chcę podziękować naszemu dzisiejszemu partnerowi odcinka oraz przekazać Wam kilka zdań na temat usługi skierowanej do właścicieli czworonogów. Psi Buffet, czyli wysokiej jakości, świeże i gotowane ze składników Human Grade jedzenie dostarczane dla psów. Działa na zasadzie subskrypcji, podobnie jak Spotify czy Netflix. Najpierw ustalamy szczegóły zamówienia. Wyliczamy porcję potrzebną na każdy dzień. Dzięki temu nasz psiak dostaje dokładnie tyle jedzenia, ile potrzebuje. Posiłki są odpowiednio zapakowane i schłodzone. Część z nich, te na najbliższe dni, wrzucamy do lodówki, a resztę do zamrażarki. Gdy nasz psiak zje już wszystko, Psi Buffet wysyła nam kolejną paczkę. Można też zarządzać wszystkim samodzielnie, przez stronę internetową lub aplikację. Oczywiście przez ostatnie tygodnie najpierw dokładnie Psi Buffet przetestowałem, a ściślej mówiąc, przetestował go mały, uroczy York. Wiedziałem, że Yoko będzie idealną testerką, bo jest wybredna jak żaden inny pies. Typowy niejadek. Zdarzało się, że zanim podeszła do miski, robiła kilkugodzinne podchody. Powiem szczerze, że byłem w szoku, gdy zobaczyłem, jak chętnie zjada Psi Buffet. Ma już swoje ulubione smaki. Wygrywa dziczyzna, ale kurczak lub indyk też są dla niej okej. Dodatkowo widzę po niej, że teraz ma więcej energii i chętniej wychodzi na spacery. Dlatego zdecydowanie polecam Wam Psi Buffet. Szczególnie właścicielom psów, które są niejadkami. Dajcie im to, czego potrzebują. Psi Buffet pomoże Wam dobrać odpowiednie smaki i gramaturę paczek. Sprawdźcie, spróbujcie i przekonajcie się sami. Cały proces zamówienia zajmie dosłownie kilka minut. Warto zrobić to teraz, bo z moim kodem zniżkowym KRYMINATORIUM dostaniecie aż 40% zniżki na dwa pierwsze zamówienia. Bezpośredni link do zniżki zostawiam w opisie materiału. KRYMINATORIUM. Otwieramy akta tajemnic. Śledztwo w tej sprawie od samego początku było trudne i pełne mylnych tropów. Policja co prawda dysponowała dokładnym rysopisem podejrzanego oraz jego materiałem genetycznym, ale sprawca był nieuchwytny. Zagadkę próbowano rozwiązać przez prawie 30 lat. Dopiero po tak długim czasie pojawił się nowy, obiecujący trop. Z pomocą przyszła genealogia genetyczna. Naukowcy z laboratorium, współpracując z policją, dotarli do człowieka, który mógł być zamieszany w zdarzenie z 1991 roku. KRYMINATORIUM. Otwieramy akta tajemnic. 13 dzień grudnia 1991 roku wypadał w piątek. Dla wielu przesądnych Amerykanów był to dzień zachowywania wzmożonej ostrożności. Pukają w niemalowane drewno, nie przechodzą pod opartą o ścianę drabiną, unikają czarnych kotów próbujących złośliwie przebiec im drogę. Wiara w pechowość trzynastki rozpowszechniła się w tym kraju do tego stopnia, że wciąż spotkać można hotele, w których nie ma 13 piętra, a po 12 od razu następuje 14. Ale 16-letnia Sarah Yarborough z miasta Federal Way w stanie Waszyngton, w przeciwieństwie do wielu jej koleżanek, nie była przesądna. Od dzieciństwa twardo stąpała po ziemi. Uważała, że zabobony, czary, magia czy przesądy może istnieją w filmach czy książkach, ale nie w prawdziwym życiu. Dlatego, gdy przyjaciółka właśnie w piątek 13 zaproponowała jej wspólny popołudniowy wypad na miasto, nastolatka natychmiast się na to zgodziła. Wcześniej miała inne plany. Zamierzała wyjechać z rodzicami do pobliskiego Seattle, a tam obejrzeć wyjazdowy mecz szkolnej drużyny futbolowej swojego młodszego brata. Nie chciała tego. Uważała, że patrzenie, jak spoceni chłopcy w dziwnych zbrojach uganiają się za jajowatą piłką, było jednym z najnudniejszych zajęć na ziemi. Ucieszyła się, że propozycja przyjaciółki uratowała ją przed niechcianą wycieczką. Całe piątkowe popołudnie dziewczyny spędziły na włóczeniu się po mieście. Czas mijał im beztrosko. Opowiadały sobie o swoich ostatnich szkolnych osiągnięciach. Snuły plany na najbliższą przyszłość, no i obowiązkowo plotkowały o najpopularniejszych chłopakach w ich szkołach.
Przed rozstaniem wstąpiły jeszcze na hamburgera do lokalu z fast foodem. Umówiły się na następne popołudnie. Gdy wieczorem powiedziały sobie pa, żadnej z nich nie przyszło nawet do głowy, że już więcej się nie zobaczą. Przed pójściem spać Sara ustawiła sobie budzik. Musiała wstać wcześnie. Jak w każdy sobotni poranek, brała udział w treningu szkolnej drużyny cheerleaderek. Uwielbiała ćwiczyć nowe układy taneczne, dopingując kolegów ze szkolnej drużyny koszykarskiej. Dlatego za nic na świecie nie zamierzała się spóźnić na trening. Kiedy zadzwonił jej budzik, wstała i zaczęła się szykować. Ubrała swój strój cheerleaderki, a następnie wyszła z domu. Do szkoły pojechała własnym samochodem. Kwadrans później wjechała na szkolny parking. Zdziwiła się, że był zupełnie pusty. Zwykle miała problem ze znalezieniem dobrego miejsca do zaparkowania, ponieważ swój trening, rozpoczynający się o tej samej godzinie, mieli także zawodnicy drużyn koszykówki, baseballu i futbolu amerykańskiego. Jednak teraz nie było w tym miejscu ani jednego samochodu. Czyżby była jedyną osobą, która nie zaspała w sobotni poranek? Czy taki zbieg okoliczności byłby w ogóle możliwy? Odpowiedź przyszła od razu, gdy tylko spojrzała na swój zegarek. Pojawiła się na parkingu pierwsza, bo przyjechała godzinę za wcześnie. Jak to się mogło stać? Zastanawiała się nad tym przez chwilę. Aż wreszcie zdała sobie sprawę, że to ona się pomyliła. Po prostu poprzedniego wieczoru źle nastawiła swój budzik i zamiast o godzinie 6 zadzwonił o 5. Sara postanowiła poczekać w swoim aucie na koleżanki z zespołu. Niedługo później w domu państwa Yarborough zadzwonił telefon. Koleżanki i ich córki próbowały dowiedzieć się, czy jej rodzice wiedzą, gdzie ona jest. Jej otwarty samochód stał na parkingu, ale po nastolatce nigdzie nie było nawet śladu. Czyżby z jakiegoś powodu postanowiła zrezygnować z treningu, a gdy nie odpalił jej samochód, wróciła do domu na piechotę? Ale w domu też jej nie było. Matka zajrzała do pokoju córki. Był pusty. Nie było również jej stroju oraz szkolnego identyfikatora. Rodzice byli zaniepokojeni tym faktem, ale nie wpadli w panikę. Sara była niezwykle odpowiedzialną osobą i na pewno nie zrezygnowałaby z zajęć bez poinformowania o tym swoich koleżanek z zespołu. Ale z drugiej strony, co złego mogłoby jej się stać na terenie szkoły? Gdziekolwiek poszła, na pewno musiała mieć ważny powód. Dlatego wszyscy wierzyli, że wkrótce wszystko się wyjaśni. Drew miał 13 lat. Mieszkał tuż przy szkole w Federal Way. Dlatego często razem ze swoim najlepszym kolegą przeskakiwali przez płot, aby na szkolnym parkingu pojeździć na deskorolce. Ale w tamten sobotni poranek pojawił się tam w zupełnie innym celu. Dzień był wyjątkowo mroźny, a wszystkie kałuże zamarznięte. Czy może istnieć dla 13-latków lepsza zabawa niż rozbijanie tafli lodu, którego pękanie przypominało im odgłos tłuczonego szkła? Było kilka minut po 8, kiedy szukając kolejnych nierozbitych lodowatych kałuż, dotarli do wysokich zarośli, oddalonych nie więcej niż 100 metrów od szkolnego parkingu. Kucający w tych krzakach młody mężczyzna od jakiegoś czasu bacznie im się przyglądał. Nie widzieli go, dopóki nie wstał. Był dokładnie naprzeciwko, 10, może 15 metrów od nich. Gapił się swoimi wytrzeszczonymi oczami. Jego nieruchoma twarz, otoczona z dwóch stron kosmykami długich włosów, nie zdradzała żadnych emocji. Wystraszyli się i zaczęli cofać. Wtedy człowiek z krzaków wolno ruszył w ich stronę. Nagle zatrzymał się i skręcił. Zataczając szerokie koło, obszedł wystraszonych 13-latków, a po chwili zniknął za szkolnym budynkiem gospodarczym. Gdy nieznajomy zniknął z ich pola widzenia, chłopcy odetchnęli z ulgą. Ich początkowy strach szybko ustąpił miejsca młodzieńczej ciekawości. Ich starsi koledzy często chowali się w krzakach przy szkole, by palić papierosy. Czyżby to samo robił tamten człowiek? Czy właśnie z tego powodu ukrył się w zaroślach? A jeśli tak, to może uciekając zostawił tam papierosy. Drew chciał wrócić do domu, ale jego kolega miał inny pomysł.
wejdą w te krzaki, a jak znajdą pozostawione przez niego papierosy, to sobie zapalą. Po krótkiej chwili wahania Drew niechętnie się zgodził. Nie wiadomo, na ile z chęci zapalenia, a na ile ze swojej wrodzonej uległości wobec kolegów. Tak czy inaczej, poszli tam razem. Po wejściu w krzaki, zamiast spodziewanych papierosów, znaleźli na wpół rozebrane ciało młodej kobiety. Przerażeni wybiegli stamtąd jak poparzeni. Po dotarciu do domu jednego z nich, o wszystkim powiadomili rodziców, a ci od razu zadzwonili na numer alarmowy. Jako pierwszy na miejscu zjawił się detektyw z biura szeryfa hrabstwa King. Kiedy podszedł do ofiary, zauważył, że na bluzie miała wyhaftowane swoje imię – Sara. Identyfikacja ofiary nie stanowiła żadnego problemu. Szybko potwierdzono, że martwą nastolatką była Sara. Również motyw zabójstwa nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Dziewczyna była częściowo rozebrana. Jej kurtka, stanik i majtki leżały obok ciała. Na szyi wciąż miała ciasno zawiązane rajstopy. Sekcja potwierdziła, że było to morderstwo na tle seksualnym, a bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. Rozpoczęło się śledztwo w sprawie zabójstwa uczennicy miejscowej szkoły średniej. Jako pierwszych przesłuchano dwóch trzynastolatków, którzy odkryli ciało. Na podstawie ich zeznań udało się stworzyć dość szczegółowy portret pamięciowy domniemanego sprawcy. Uznano go oficjalnie za domniemanego, bo choć śledczy nie mieli wątpliwości, że ten długowłosy i mocno pryszczaty mężczyzna był zabójcą, to jednak małoletni świadkowie nie widzieli, jak pozbawił życia swoją ofiarę, a jedynie jak opuszczał miejsce zbrodni. Ważny trop znaleziono na ubraniu ofiary. Choć Sara nie została zgwałcona, na jej bieliźnie odnaleziono ślady nasienia sprawcy. W tamtym czasie, a więc pod koniec roku 1991, technologia badań ludzkiego DNA wciąż była jeszcze nowością. Pomimo technicznych trudności, w policyjnym laboratorium ostatecznie udało się uzyskać męski profil DNA. Śledczy mieli nadzieję, że w najbliższym czasie uda się go przypisać konkretnemu podejrzanemu, co przyczyni się do zatrzymania sprawcy. Poza dwoma 13-letnimi chłopcami nie udało się dotrzeć do innych bezpośrednich świadków obecności na terenie szkoły długowłosego mężczyzny. Zagadką pozostawało również to, w jaki sposób Sara znalazła się na miejscu zbrodni. Nic nie wskazywało na to, że została tam zaprowadzona siłą. Na jej ciele nie było śladów świadczących o tym, że dziewczyna walczyła ze swoim oprawcą. Śladów walki nie zauważono także w jej samochodzie. Pojazd nastolatki wciąż stał na szkolnym parkingu. Był zamknięty. Na przednim siedzeniu pasażera znajdował się otworzony karton soku pomarańczowego. Nie był przewrócony, sok nie był rozlany. Mogło to świadczyć o tym, że w aucie nie doszło do walki czy jakiejkolwiek szarpaniny. Zdaniem śledczych, wszystko wskazywało na to, że nastolatka dobrowolnie opuściła swój pojazd, a następnie poszła ze swoim przyszłym zabójcą w ustronne miejsce, gdzie niedługo później została pozbawiona życia. Odległość od samochodu do miejsca zbrodni dokładnie zmierzono. Wynosiła prawie 100 metrów, a był to dystans wystarczająco długi, aby ofiara mogła próbować bronić się, jeśli została prowadzona siłą, lub uciec, jeśli sprawca pozwolił jej iść samodzielnie. Tylko dlaczego Sara nie próbowała się ratować? Nie dawało nam to spokoju. Może zabójca groził jej bronią, a może bardzo dobrze go znała, więc mu ufała? Nieco więcej światła rzuciły zeznania osób najbliższych. Wszyscy zgodnie potwierdzili, że nastolatka była niezwykle ufna, nawet w stosunku do osób, których nie znała. A co najważniejsze, nigdy nie odmawiała nikomu pomocy. Śledczy założyli więc, że sprawca wykorzystał jej altruistyczną duszę, aby zwabić ją na miejsce zbrodni, gdzie najpierw ją udusił, a później zaspokoił się seksualnie. Teoria, którą detektywi nazwali roboczą, zakładała, że na szkolnym parkingu sprawca podszedł do samochodu, w którym siedziała samotna dziewczyna. Następnie, wykorzystując jakiś podstęp, udało mu się namówić ją do opuszczenia auta i pójścia z nim we wskazanym przez niego kierunku. Czy powiedział do niej coś w stylu: uciekł mi pies, ale nigdzie nie mogę go znaleźć. Jeśli dobrze znasz teren szkoły, to może pomożesz mi go szukać. Albo:
Hej, gdzieś tutaj zgubiłem portfel, pomożesz mi? Oczywiście równie dobrze mogły to być kluczyki od samochodu czy dokumenty. Szczegóły nie miały znaczenia. Rodzice dziewczyny byli przekonani, że gdyby ktoś zwrócił się do ich córki właśnie w taki sposób, ona z całą pewnością zgodziłaby się takiej osobie w potrzebie pomóc. Mając trochę wolnego czasu z powodu swojego zbyt wczesnego przyjazdu, raczej poszłaby szukać zagubionego psiaka czy jakiejś ważnej rzeczy. Ale czy sprawca dobrze ją znał, dlatego wiedział, że Sara tak postąpi? A może był dla niej zupełnie obcy i tylko poprosił o taką pomoc w ciemno? Detektywi z biura szeryfa założyli, że bardziej prawdopodobna jest ta pierwsza wersja. Tylko kim był zabójca? Jej szkolnym kolegą? Pracownikiem szkoły? Przerażeni chłopcy, którzy odkryli ciało, opisali go jako młodego mężczyznę w wieku około 25 lat. A co jeśli tylko na tyle wyglądał, a w rzeczywistości był znacznie młodszy? Poszukiwania podejrzanego, którego wygląd mógłby pasować do stworzonego portretu pamięciowego, rozpoczęto od dokładnego sprawdzenia wszystkich osób związanych ze szkołą, w której uczyła się zamordowana nastolatka. Pod lupę wzięto nie tylko nauczycieli, trenerów szkolnych drużyn sportowych czy woźnych, ale także uczniów. Ale nie tylko policjanci szukali sprawcy. Gdy po całym mieście rozeszła się plotka, że ofiara mogła znać swojego zabójcę, wstrząśnięci tą zbrodnią mieszkańcy rozpoczęli poszukiwania na własną rękę. Wielu domorosłych detektywów skupiło się na uczniach tej szkoły, zarówno tych obecnych, jak i byłych. W tym celu ludzie zaczęli przeglądać pamiątkowe księgi wszystkich roczników zawierających fotografie uczniów. A każdy długowłosy chłopiec z widocznymi pryszczami wydawał się doskonale pasować do portretu pamięciowego. Wkrótce biuro szeryfa hrabstwa King zostało zalane ogromną falą telefonów z potencjalnymi wskazówkami. Doszło także do sytuacji, kiedy to rodzice donosili, że zabójcą ze szkoły mógł być ich pryszczaty syn. Śledczy na bieżąco sprawdzali wszystkie zgłoszone nazwiska. Weryfikowano każde alibi. Skutek był jednak mizerny. Mijały kolejne miesiące, a sprawca wciąż pozostawał nieznany, a co najważniejsze, nieuchwytny. Półtora roku po zbrodni, 12 czerwca 1993 roku, na terenie szkoły, do której uczęszczała Sara, pojawili się reporterzy i dziennikarze wszystkich lokalnych mediów. Dzień ten przypadał dokładnie w 18 urodziny ofiary. Z inicjatywy najbliższego przyjaciela rodziny, Billa Fullera, którego córka chodziła z Sarą do tej samej klasy, ustanowiono na szkolnym dziedzińcu pomnik upamiętniający tragicznie zmarłą uczennicę. W marmurowej ławeczce wyryto napis Carpe Diem, ulubioną sentencję nastoletniej ofiary. Na jasnym kamieniu w kształcie prostokąta umieszczono odlane w brązie ulubione przedmioty dziewczyny. Baletki, stos książek oraz figurkę jej ukochanego psa. Przed pomnikiem złożono kwiaty. Byliśmy na tej wzruszającej uroczystości jako przedstawiciele organów ścigania. Choć nikt nie powiedział nam tego wprost, czuliśmy na sobie zawiedzione spojrzenia wszystkich zebranych tam osób. Mieli do nas żal, że choć od zbrodni minęło już półtora roku, to my wciąż nie złapaliśmy zabójcy. Mało tego, nawet nie wiedzieliśmy, kim on mógł być. Nie mieliśmy żadnego podejrzanego. My sami byliśmy na siebie wściekli z tego powodu. I nic nie zapowiadało na to, że taka sytuacja miałaby się w najbliższym czasie zmienić. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Pogrążeni w smutku i żałobie bliscy ofiary, zaczęli powoli żyć ze świadomością, że sprawa może na zawsze pozostać nierozwiązana. Ich życie toczyło się dalej. Tymczasem odchodzący na emeryturę śledczy przekazywali niewyjaśnioną sprawę w ręce nowych kolegów. Detektywi nazywali to kryminalną sztafetą, w której pałeczkę przekazywano kolejnym osobom. Do 2000 roku sprawdzono ogromną liczbę, blisko 3000 wskazówek. Przesłuchano kilkuset potencjalnych świadków. Typowano nowych, mniej lub bardziej prawdopodobnych sprawców. Po utworzeniu systemu CODIS, czyli narzędzia FBI służącego m.in. do porównywania profili genetycznych, DNA sprawcy wprowadzono do bazy danych.
liczono, że któregoś dnia dojdzie do pozytywnego dopasowania, do profilu DNA człowieka skazanego za popełnienie jakiegoś innego przestępstwa. Mijały jednak kolejne lata, a takiego dopasowania nie było. Śledczy nie mogli uwierzyć, że sprawca, który w 1991 roku brutalnie zamordował 16-letnią uczennicę na terenie szkoły, nie popełnił później innej zbrodni. Czyżby sam od dawna już nie żył? Jednak dopóki istniał choćby tylko cień szansy na jego schwytanie, nikt nie chciał się poddać. W roku 2011, czyli równo 20 lat po śmierci, niespodziewanie pojawiła się nowa szansa. Biuro szeryfa hrabstwa King zwróciło się w tej sprawie o pomoc do policji stanowej. Ta jednak nie wykazała zbyt dużego zainteresowania czymś, co uznali za nowinkę techniczną zbyt drogą, aby poświęcić na nią czas i środki. Tym bardziej, że szanse powodzenia oszacowano jako raczej mocno niepewne. Tą nowinką w kryminalistyce była tak zwana genealogia genetyczna, która zajmuje się badaniem więzi rodzinnych pomiędzy ludźmi poprzez ustalenie między nimi pokrewieństwa genetycznego. Stosowane metody są podobne jak w przypadku badań genetycznych przeprowadzanych w celu ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa. Wielu ludzi, poszukując swoich przodków lub krewnych, umieszcza cyfrową postać swojego kodu DNA w ogólnodostępnych internetowych bazach danych, czekając cierpliwie na dopasowanie ich DNA z DNA innych poszukujących użytkowników. Z powodu braku wystarczających funduszy, biuro szeryfa hrabstwa King zmuszone zostało do odstąpienia od pomysłu posłużenia się tą nieznaną jeszcze wtedy szerzej metodą poszukiwania osób za pomocą ich profilu DNA. Wtedy z pomocą śledczym z Federal Way przyszła dr Colleen Fitzpatrick, jedna z pionierek genetyki sądowej. A co kluczowe w tej kwestii? Zgodziła się pomóc detektywom całkowicie za darmo. Udostępniono jej próbki DNA sprawcy. Kobieta natychmiast wzięła się do pracy. Rozpoczęła poszukiwania człowieka, który 20 lat wcześniej pozostawił swoje nasienie na miejscu zbrodni. Ta tytaniczna praca zajęła jej blisko rok. Tworząc genetyczne drzewo genealogiczne, cofnęła się w czasie aż o prawie 400 lat, a dokładnie do roku 1620, kiedy to angielski statek o nazwie Mayflower przybił do brzegów Nowego Świata, a jego pasażerowie, nazywani przez amerykańskich historyków ojcami pielgrzymami, utworzyli na terenie dzisiejszego stanu Massachusetts stałą angielską kolonię, jedną z pierwszych w Ameryce. Jednym z tych legendarnych pielgrzymów był rzeźnik uciekający z Anglii przed tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Człowiek ten nazywał się Robert Fuller. Nie wiadomo dokładnie, co w swojej ojczyźnie przeskrobał, ale jego przestępstwo musiało być chyba poważne, bo rzeźnik zdecydował się na ucieczkę z ojczyzny wraz z rodziną swojego brata, który należał do purytańskich radykałów. Zaczął nowe życie za oceanem. Rzeźnik ten nie odnalazł w nowym domu szczęścia. Co prawda ożenił się z córką innego pielgrzyma, a nawet został ojcem kilkorga dzieci, ale nie wiodło mu się najlepiej, a los go nie oszczędzał. Życie miał ciężkie i ogólnie niezbyt ciekawe. Gdy zmarł w wieku 75 lat, pochowano go na terenie kolonii. Jego doczesne szczątki blisko 400 lat później odkopali amerykańscy archeolodzy. A dlaczego mówię tutaj o tak odległej historii, w dodatku pozornie niezwiązanej z gatunkiem true crime? Dlatego, że ten angielski Robert Fuller był bardzo dalekim przodkiem innego Fullera. Tego już jak najbardziej amerykańskiego. Tego, o którym już w tym odcinku wspominałem. Mam tu na myśli Billa Fullera, najbliższego przyjaciela rodziny Sary. Tego samego, który przyczynił się do powstania na terenie szkoły pomnika ławeczki, upamiętniającej zamordowaną 16-latkę. Pani doktor odkryła, że Robert Pielgrzym był wspólnym przodkiem zarówno Billa, przyjaciela rodziny ofiary, jak i poszukiwanego przez nas sprawcy zabójstwa. I jak zaznaczyła w swoim raporcie pani doktor, istniało realne prawdopodobieństwo, że Bill i sprawca to jedna i ta sama osoba.
Nagle wszystko zaczęło nam się układać w całość. Czyżby dlatego człowiek ten, powodowany wyrzutami sumienia, 1,5 roku po dokonanej zbrodni zainicjował utworzenie pomnika upamiętniającego jego ofiarę? Jednak początkowo optymizm szybko przerodził się w spore rozczarowanie. DNA Billa porównano z DNA sprawcy. Wynik był negatywny. Nie mogło być inaczej, skoro w chwili dokonania zbrodni miał on 48 lat, a według świadków zabójca był o połowę młodszy. Nie ten Fuller był zabójcą, ale szukano dalej. W międzyczasie genealogia genetyczna odniosła ogromny medialny sukces, który zwrócił na nią uwagę całego świata. Z jej pomocą w 2018 roku ujęto nieuchwytnego dotąd seryjnego zabójcę, znanego jako Golden State Killer. Po tym wydarzeniu zaufanie do tej metody wzrosło nawet u największych policyjnych niedowiarków. Skorzystali na tym także śledczy szukający zabójcy Sary. Badania zostały dofinansowane, a do pracy nad wytypowaniem sprawcy zaangażowało się znacznie więcej naukowców. Dzięki temu na kolejny przełom nie trzeba było czekać długo. We wrześniu 2019 roku do drzewa genealogicznego sprawcy dopisano kolejnego mężczyznę, Edward Nicholas. Był bardzo dalekim kuzynem Fullera, o którego istnieniu Bill nawet nie wiedział. Śledczy skupili się na nim. Tym bardziej, że człowiek ten został już w przeszłości skazany za przestępstwo o charakterze seksualnym. Jednak i w tym przypadku przyszło rozczarowanie. DNA podejrzanego od kilku lat znajdowało się w systemie CODIS. Nie uzyskano dopasowania, ale na wszelki wypadek postanowiono to sprawdzić u źródła. Edward bez wahania zgodził się na przekazanie próbki swojego DNA śledczym z hrabstwa King. I okazało się, że nie był zabójcą. Czyżby ta metoda wykrywcza nie była aż tak skuteczna, jak twierdzili jej twórcy? Czyżby zidentyfikowanie i schwytanie słynnego Golden State Killera było tylko czystym przypadkiem, zbiegiem okoliczności lub, jak kto woli, jedynie wyjątkiem potwierdzającym regułę? Początkowo zniechęceni negatywnymi wynikami śledczy mogli tak sobie pomyśleć. Ale szybko zmienili zdanie, gdy okazało się, że Edward miał urodzonego brata. Mało tego. Patrick Nicholas w 2019 roku liczył sobie 55 lat, czyli w chwili zabójstwa Sary miał 27 lat. To sytuowało go blisko wieku sprawcy, oszacowanego przez świadków na około 25 lat. Zdaniem jego starszego brata, w tamtym czasie dumnie nosił długie włosy i cierpiał na chorobę skóry, objawiającą się wyraźnymi czerwonymi krostami na twarzy. Czyżby to właśnie on był mężczyzną z portretu pamięciowego? Aby to sprawdzić, śledczy musieli porównać jego DNA z DNA sprawcy. Ale poproszony o taką próbkę Patrick stanowczo odmówił, zasłaniając się swoimi konstytucyjnymi prawami. To tylko wzmocniło podejrzenia wobec jego osoby. Jeśli nie można było zdobyć jego DNA po dobroci, detektywi postanowili uzyskać je podstępem. W tym celu wyznaczono grupę kilku tajniaków, którzy przez kilka dni śledzili Patricka. Pewnego dnia podejrzany zaprowadził ich do publicznej pralni. Po załadowaniu swoich brudnych ubrań do pralki i włączeniu maszyny, Patrick wyszedł na zewnątrz pralni. Stanął tuż przy koszu na śmieci i czekając na zakończenie prania, zapalił sobie papierosa. Gdy skończył, rzucił niedopałek na chodnik, po czym wrócił do wnętrza budynku. Na to tylko czekali tajniacy. A zabrany z chodnika niedopałek natychmiast trafił do policyjnego laboratorium. Wkrótce śledczy otrzymali wyniki badań. Idealnie pasowało do DNA sprawcy. To on zostawił swoje nasienie na 16-letniej ofierze. To on był zabójcą. Patrick Nicholas został aresztowany. Drew miał 13 lat, gdy zobaczył człowieka wychodzącego z krzaków. Nigdy nie zapomniał jego twarzy, a przede wszystkim jego zimnych oczu. Gdy 28 lat później śledczy pokazali mu zdjęcie Patricka Nicholasa, od razu go rozpoznał. To właśnie jego widział tamtego grudniowego dnia w pobliżu szkoły. Kolega Drew to potwierdził.
Już po pierwszym zadanym pytaniu podczas policyjnego przesłuchania detektywi byli pewni, że zatrzymali odpowiednią osobę. Gdy zapytaliśmy go o to konkretne zabójstwo 16-letniej uczennicy, udzielił odpowiedzi, która nas zaskoczyła. Zamiast zaprzeczyć, że cokolwiek wie na ten temat, on zapytał nas, który to był rok. Wtedy zapaliła nam się czerwona lampka. Chodziło o morderstwo. Albo zabiłeś, albo nie. Po co ci dokładna data zbrodni? No chyba, że popełniłeś ich więcej i teraz próbujesz przypomnieć sobie tą konkretną, o którą cię pytają. Patrick nie przyznał się do zamordowania Sary. Jednocześnie poprosił o adwokata, co sprawiło, że przesłuchanie musiało zostać natychmiast przerwane. I choć już nic więcej nie powiedział, mówić za niego zaczęła jego niepokojąca kryminalna przeszłość. Po jej dokładnym sprawdzeniu okazało się, że w 1983 roku, czyli 8 lat przed zabójstwem, Patrick został aresztowany za usiłowanie dokonania gwałtu na 21-letniej kobiecie. Przyznał się wtedy do winy. W trakcie ówczesnego śledztwa wyszło na jaw, że wcześniej zgwałcił jeszcze dwie inne kobiety w stanie Waszyngton. Został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie wyszedł na wolność wcześniej. Z nieustalonego do dziś powodu nie wpisano wtedy jego nazwiska do rejestru osób skazanych za przestępstwa seksualne. Co więcej, gdyby odsiedział swój wyrok w całości, na wolność wyszedłby dopiero w 1993 roku. A co za tym idzie, 14 grudnia 91 roku Sara nie spotkałaby go na szkolnym parkingu. 59-letni Patrick stanął przed sądem na początku 2023 roku. Rodzina ofiary na sprawiedliwość czekała 32 lata. Postawiono mu trzy różne zarzuty. Pierwszy dotyczył zaplanowanego zabójstwa z premedytacją w celu zaspokojenia swojego popędu seksualnego. Drugi zarzut mówił o dokonaniu nieplanowanego zabójstwa drugiego stopnia podczas wykorzystania. Trzeci zarzut związany był z dopuszczeniem się wobec ofiary kontaktu seksualnego wbrew jej woli z użyciem siły. W tym przypadku sprawca miał próbować obezwładnić ofiarę poprzez podduszenie, co zakończyło się jej śmiercią. A co sprowadziło zabójcę na miejsce zbrodni? Zdaniem prokuratora w pobliżu szkoły znajdował się przystanek autobusowy linii, którą sprawca codziennie jeździł do pracy. 14 grudnia 1991 roku z powodu złych warunków pogodowych poranny autobus nie przyjechał. Patrick postanowił pójść do pracy piechotą. W tym celu wybrał drogę na skróty, prowadzącą przez teren szkoły. Przechodząc obok jedynego w tamtym czasie samochodu stojącego na szkolnym parkingu, zauważył siedzącą w nim samotną młodą kobietę. Spodobała mu się tak bardzo, że zapragnął odbyć z nią stosunek. Podszedł, przedstawił się i pod wiarygodnym pretekstem wywabił Sary z samochodu. Ufna dziewczyna oddaliła się z miejsca razem z nim, a za swoją chęć niesienia pomocy zapłaciła najwyższą cenę. Tak przynajmniej brzmiała oficjalna wersja przedstawiona w sądzie przez prokuraturę. Prawdopodobna, ale jednak czysto hipotetyczna, ponieważ Patrick nigdy nie przyznał się do winy, a tym samym nie zdradził okoliczności poprzedzających morderstwo. O jego winie świadczyło jednak pozostawienie na ofierze nasienia. Ława przysięgłych potrzebowała zaledwie jednego dnia, by ustalić werdykt. Oskarżony został uniewinniony od zarzutu dokonania zabójstwa z premedytacją, ale uznany winnym zabójstwa drugiego stopnia, czyli nieplanowanego przez sprawcę zabójstwa podczas próby wykorzystania seksualnego. Za ten czyn Patrick Nicholas został skazany na 45 lat i 8 miesięcy więzienia. Zgodnie z prawem stanu Waszyngton, jako osoba skazana za zabójstwo, będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po odsiedzeniu co najmniej 85% kary. Oznacza to, że będzie on mógł liczyć na opuszczenie więzienia dopiero 7 lat przed końcem zasądzonej mu kary. Może to nastąpić nie wcześniej niż w roku 2062. Jeśli skazaniec dożyje tej chwili, będzie miał wtedy 98 lat. Uczniowie i nauczyciele szkoły, do której uczęszczała Sara, wciąż o niej pamiętają.
Każdego roku w dniu jej urodzin szkolna delegacja składa kwiaty na jej ławeczce. Dla mieszkańców Federal Way Sara wciąż żyje, bo jak sami podkreślają, kto za życia dzieli się dobrem z innymi, choćby odszedł, zostaje na zawsze. Nie na ziemi, ale w sercach wszystkich tych, którzy pamiętają i nigdy nie zapomną. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Film dokumentalny The Hunt for Sarah Yarborough's Killer, zrealizowany w roku 2023 dla kanału CBS. Podcast Forensic Tales, odcinek zatytułowany Murder of Sarah Yarborough, opublikowany w roku 2020 na Spotify. Podcast Morbidology, odcinek zatytułowany Sarah Yarborough, opublikowany w roku 2024 na Spotify. Artykuł Yarborough Murder Trial Goes to the Jury, opublikowany 4 maja 2023 roku na stronie dziennika Federal Way Mirror. Artykuł Patrick Nicholas Found Guilty of 1991 Murder of Sarah Yarborough, opublikowany 10 maja 2023 roku na stronie dziennika Federal Way Mirror. Artykuł Nicholas Gets Nearly 46 Years for Murdering Sarah Yarborough, opublikowany 2 lipca 2023 roku na stronie dziennika Federal Way Mirror. Artykuł Sarah Yarborough's killer had been in prison for attacking another woman, but was released early. Opublikowany 19 listopada 2023 roku na stronie CBS News. Książka Blaine Bettinger, The Family Tree Guide to DNA Testing and Genetic Genealogy, wydana w roku 2019 w Cincinnati w Ohio przez wydawnictwo Family Tree Books.